No, tym razem zadanie jest obiektywnie trochę skomplikowane. Metodą potencjałów węzłowych mamy policzyć rozpływ prądów. I teraz tak, no dzieje się sporo. Mamy sprzężenie magnetyczne, mamy źródło sterowane. Zadanie zostało zapożyczone z egzaminu z teorii obwodów na kierunku elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej, więc to musi być troszeczkę takie ciekawsze, że tak powiem. Natomiast no, robimy na początku standardowo, tak? Dorysujmy sobie na razie prądy. Będę chciał skorzystać w tym zadaniu z eliminacji sprzężenia magnetycznego, żeby sobie troszeczkę ten zapis uprościć. Czyli teraz tak, prąd i 1 zaznaczymy sobie tutaj. Prąd i 2, żebyśmy potem mieli komfort, jeżeli chodzi o eliminację sprzężenia magnetycznego, zaznaczymy w ten sposób i 3 w ten sposób. Dlaczego to ma w ogóle znaczenie w kontekście eliminacji sprzężenia magnetycznego, za chwileczkę sobie powiemy. Tutaj mamy ten prąd i jest, on jest oczywisty, on wypływa ze źródła sterowanego, jest dany takim pięknym wzorem. Oczywiście B równe 0,37, żeby przypadkiem nie było za łatwo komuś. Teraz tak, o co mi chodzi z tą eliminacją sprzężenia? Chodzi mi o to, że w momencie, kiedy mamy taką sytuację jak tutaj, czyli mamy jedną gałąź z cewką, drugą gałąź z cewką, trzecią gałąź i prądy są w ten sposób. No i tutaj jeszcze dodajmy do tego, że tutaj to 1 wpływa na to, to i 2 wypływa z tego. No to widzimy wyraźnie, że tutaj mamy do czynienia z eliminacją sprzężenia magnetycznego ujemnego albo niezgodnego, jak zwał, tak zwał, prawda? Trzeba uważać na te zwroty prądu, bo tutaj można bardzo łatwo sobie zrobić dużą krzywdę, jeżeli się te zwroty zaznaczy niepoprawnie. Natomiast pamiętamy, a jak nie pamiętamy, to wiemy. Wiemy z tego, że teraz o tym mówię, że eliminacja sprzężenia w tym momencie będzie polegała na tym, że jeżeli mieliśmy do czynienia ze sprzężeniem takim jak tutaj, tak, czyli to było L1, to było L2 sprzężone z parametrem M, to tutaj będziemy mieli zamiast sprzężenia L1 plus M, L2 plus M, no i do tej gałęzi wyjdzie nam minus M. I będziemy tego dowodzić, przyjmujemy na wiarę. Teraz tak, realizujemy sobie to na tym naszym przykładzie. No to skopiujmy sobie rysunek. No i eliminujemy sprzężenie, tak? No pierwsza sprawa, tutaj dochodzi plus M, tutaj dochodzi plus M, tutaj pojawia się nowa cewka. Tak trochę ją wcisnę przed tym prądem. Minus M, nie? Sprzężenie znikło. No i rozwiązujemy zadanie klasycznie praktycznie, tak? No może tutaj będzie troszeczkę trudniej, ale bez dramatu. Ok, więc tak, mamy sobie narysowany ten schemat. Oznaczamy sobie zwyczajowo węzły. A powiedzmy, że to będzie nasz węzeł V1, węzeł o potencjale V1, to będzie nasz węzeł o potencjale V2. No i tutaj mamy sobie uziemienie, prawda? Ok, teraz tak, no niestety, ale musimy sobie zapisać wszystkie prądy, które tutaj występują w tym układzie. No to zaczynamy po kolei. Prąd pierwszy. Prąd pierwszy równa się, i teraz tak. No pierwsza sprawa jest taka, że mamy E, czyli mamy sobie E. Druga sprawa jest taka, że idziemy od węzła o potencjale 0 do węzła o potencjale V1. To jest bardzo kontrintuicyjne, tak? Ale zapamiętujemy, że zawsze to przepływa od węzła o potencjale wyższym to węzło o potencjale niższym, więc odejmujemy ten węzeł końcowy od początkowego. Ja wiem, że to jest kontrintuicyjne, mam tego świadomość, no ale niestety no tak w tym zadaniu sobie wyznaczyliśmy V1 w stosunku do E. Nie jest to jakoś szczególnie dobry pomysł, ale ciężko byłoby tak naprawdę się dostosować tutaj zawsze do tego. Więc zapamiętujemy po prostu, że odejmujemy sobie zawsze końcowy od początkowego. Mamy sobie tutaj Z. L1 plus ZM, zapiszmy to osobno. Potem mamy I2, no i analogicznie. I2, no znowu niezbyt szczęśliwie, bo przepływamy od 0 do V1 przez ZL2 plus ZM. No i I3. I3 jest trochę bardziej sensowny, bo przepływamy sobie od V1 do V2, tak, no ale też dalej końcowy od początkowego, tak, nic jakoś tam szczególnego się tutaj nie dzieje. Przez R3, uwaga, minus ZM.
No bo zatem przyjmujemy tak jakby dla dodatniego M, prawda? Czy jak tutaj mamy mieć ujemne M, no to zapiszmy sobie minus ZM. Można byłoby to też zapisać oczywiście, że to jest ZM, ale ponieważ M jest ujemne, no to tam w środku by to się działo, ale wydaje mi się, że ten zapis jest trochę bardziej klarowny. I teraz mamy IC. Swoją drogą, niezbyt może to jest dobrze dobrana nazwa, no ale niechaj mi będzie. Czy to akurat autor zadania wymyślił, więc. Niechaj jemu będzie. Okej. Okay. Zostało nam IS. I teraz tak, no widzimy, że IS, czyli źródło sterowane, jest zależne od C. Tak, tu był ten wzór. IS równa się B razy IC. No to moglibyśmy sobie od razu to podstawić, tak? Że to jest po prostu ton B, czyli jakiś tam parametr B, pomnożony razy to nasze IC. No to IC jest dane tym wzorem. To minus 0, no to myślę, że możemy już na tym etapie pominąć. Wygląda to trochę niemądrze. Ok, teraz tak. W tej chwili pozostaje nam co? No pozostaje nam zapisać równania dla tych dwóch węzłów, które nas interesują, czyli V1 i V2. Równania Kirchhoffa prądowe, oczywiście, tak. I z tego sobie przekształcimy do postaci macierzowej. Postać macierzową sobie rozwiążemy. Czy niekoniecznie tutaj to zapisywanie tego akurat w postaci macierzowej ma sens, jeżeli to było zadanie na egzaminie czy tam na kolokwium? Dlatego, że w momencie, kiedy my to zapiszemy w postaci macierzowej, to z reguły kalkulatory naukowe nam tego no, nie bardzo będą chciały policzyć. Fajnie się to na komputerze wtedy liczy gdzieś tam w MatCadzie na przykład, ale no, liczenie tego ręcznie myślę, że raczej przeprowadzimy sobie klasycznie, tak, czyli rozwiążemy układ równy. No dobra, no to węzeł pierwszy, tak. Czy tam węzeł w potencjale V1, jak zwał, to zwał. Wpływa I1, wpływa I2, wypływa I3. Tak. No i możemy sobie tutaj od razu to podstawić, tak? Mamy I1, mamy sobie tutaj też to 0, no nie jest nam szczególnie do szczęścia potrzebne, tak? Staramy się nie tworzyć takich zupełnie niepotrzebnych zapisów. Plus I2, czyli plus to. Tutaj też to 0 nie jest nam do szczęścia potrzebne. I minus i3. No i minus tutaj to nasze i3. Zaraz to sobie będziemy przekształcali do takiej postaci, żeby to miało ręce, nogi na drzewo nie uciekało. No ale to przekształcenie matematyczne tutaj no nie ukrywamy, że będą takie dosyć niesympatyczne. No zaraz zobaczycie zresztą. Na razie sobie zapiszmy drugi węzeł, V2. Dla V2 analogicznie tak wpływa. I3 wypływa IC, wpływa IS równa się 0. Tutaj można od razu zauważyć, że można bardzo sobie to łatwo zapisać, no bo IS równa się B razy IC. No to za I3 owszem muszę podstawić, wszystko się zgadza. Natomiast zanim podstawię za IC, to sobie to uproszczę, tak? Mam minus IC plus tak naprawdę B razy IC równa się 0. To jak mamy sobie taki zapis, to równie dobrze mogę tak. Pierwsze sobie na razie przepiszmy. To zaraz sobie zmodyfikujemy oczywiście. No teraz chcę najpierw się skupić na tym drugim, dlatego że tak naprawdę tutaj mogę przepisać pierwszą część i potem zrobić sobie, że to jest plus IC w nawiasie B odjąć 1 równa się 0. No wygląda trochę prościej, no nie? Tak za to IC musimy podstawić, tak? Czy za IC możemy sobie podstawić nawet na tym etapie? Ja mam fajnie, bo sobie tablicy wirtualnej to poprzenoszę. Wiadomo, że no w zapisie ręcznym to troszeczkę tej roboty będzie więcej, ale tragedii też nie ma. Dobra, mamy układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi. No i powiem to tak, no trochę to jest na takiej zasadzie, że co by nie ruszyć, to jest pod górkę. Dlatego, że musimy sobie to przekształcić do takiej postaci, żeby z jednego wyliczyć V1, z drugiego V1 w zależności od V2 podstaje do drugiego. Oczywiście, jak my to zrobimy, no to nie ma najmniejszego znaczenia, byleby to było poprawnie. I teraz tak, ja sobie to pozbieram względem tych niewiadomych naszych. Pozbieram to sobie i to jeszcze do tego pozbieram to sobie tak, jakbym ja to chciał wpisać do układu równań macierzowych, dlatego że mi jest tak prościej o tym myśleć, szczerze mówiąc. Czyli w pierwszym równaniu będę chciał, żeby V1 były wszystkie dodatnie, żeby V1 były dodatnie. To w tym momencie muszę zmienić znak, tak? No to zmieniam znak przy wszystkich elementach. Mam minus E plus V1 tutaj, no plus V1, czyli dodatnie. Tutaj mamy na końcu
No tutaj, żeby to dobrze zrobić, to się trzeba chwilę zastanowić, dlatego że w tej chwili mamy tak, zmianę znaku na przeciwny, ok, w ten sposób, no nie. No i tamten minus przed tym wyrażeniem też musi zniknąć, no i jak ten minus nam zniknie, to tutaj pojawi się plusik, no i tutaj pojawi się tak, i tutaj pojawi się minus. Jestem dziwnie pewien, że to można było załatwić prościej, ale rozwiązywanie układów równań to jest rzecz, którą bardzo szybko się zapomina, jak robić porządnie, także. Ok, drugie równanie analogicznie chciałbym mieć V2 dodatnie, czyli tutaj zmieniamy znaki, zmieniamy znaki. Tutaj zmieniamy znaki. I tyle tak naprawdę, tak? Mamy ujemne tutaj dodatnie. A przepraszam, tutaj się pospieszyłem, dlatego że chciałem mieć dodatnie V2, czyli muszę jeszcze zrobić 1 minus B. O, w ten sposób. Dobra. Gra, gra. Gra, gra. Teraz tutaj wraca plusik i jesteśmy happy. Teraz sobie zobaczymy, czy faktycznie nam to wyszło tak, jak powinno. I teraz tak, jak to będę zbierał, przy V1 mamy następujące elementy. Pierwsze równanie najpierw, no nie? 1 nad ZL1 plus ZM. Dobra, dodać 1 nad ZL2 plus ZM. To jest wyższy poziom lenistwa, to, że ja to kopiuję zamiast przepisywać. I dodać 1 nad R3 od ZM. No i chciałbym zauważyć, że tak naprawdę robienie tego przekształcając wzory jest oczywiście opcją poprawną i w ogóle wszystko super. Teraz można było to zrobić też prościej. Zaraz pokażę rysunek i pokażę, o co mi chodzi na tym rysunku. No teraz mamy sobie w tym momencie taki oto piękny, jeszcze nie układ, takie oto piękne równanie. Nie zapomnijmy o E, przerzucam na drugą stronę, żeby mieć stałe. Może stałe to jest nie do końca dobre słowo, żeby mieć wymuszenia po prawej. No i mamy sobie coś takiego. I teraz tak, czy to się dało zrobić bez rozpisywania równań węzłów? No pewnie, że tak. Dlatego, że pamiętamy, że jest taka ogólna zasada przy tworzeniu tych równań macierzowych, że jak mam układ tego typu, to równanie tak naprawdę składa się z następujących elementów. Pierwsze równanie, tak, dla pierwszego węzła składa się z następujących elementów. Odwrotności impedancji poszczególnych gałęzi, tak? Czyli tutaj mamy 1 nad L1 plus M, zgadza się ZL1 ZM, wiadomo. Tutaj 1 nad ZL2 ZM, zgadza się. No i tutaj R3 minus ZM, no też się zgadza, jest super. Potem mamy minus V2, czyli ten węzeł, który jest obok tego naszego, który w tym momencie rozpisujemy. I znowu 1 nad R3 minus ZM. A po prawej stronie mamy wymuszenia, czyli w tym momencie, a i teraz wymuszenia oczywiście w postaci prądowej. Czyli jak tutaj było wymuszenie napięciowe, no mamy E, to musimy mieć E przez ZL1 plus ZM. Faktycznie się zgadza. Rewelacja. Analogicznie drugie. No i tutaj mamy to źródło, które zawiera wymuszenie. W związku z tym tutaj, no to akurat fajnie jest to mieć rozpisane. Jest też metoda, która pozwala to zrobić, nie mając tego rozpisanego, ale nie będziemy się aż tak bardzo tutaj nad tym rozwodzili. Chodź, jest mi wszystko te równania rozpisać, potem się to fajnie sprawdza przynajmniej. Plus V2. No i tutaj jest taka bardzo, bardzo, bardzo specyficzna sytuacja, tak? Dlatego, że tutaj mamy faktycznie to źródło sterowane. No i jak widać po cięciu tutaj oczywiście zapomniałem o jednym elemencie, dlatego że tutaj mamy jeszcze to plus V2, 1 nad R3 minus Z, tak? No, staramy się nie gubić rzeczy, tak? No i na marginesie, gdybym sobie to sprawdził, to bym nie zapomniał. Sprawdził, czyli zerknął, tak, na ten sam schemat. Bo wtedy widzimy, że przy V2, pomijając kwestię źródła sterowanego, stoi też ten element 1 nad R3 minus ZM, tak? No okej, teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Mamy ten układ równań. Ten układ równań, no, wygląda jak wygląda. Na tym etapie, no, to dla własnego zdrowia psychicznego ja bym poradził zacząć tutaj podstawiać wartości. Teraz tak, my na kalkulatorze, ja w Matkanie, podstawiamy faktycznie teraz te wartości. I teraz jak to podstawiamy? No przepisujemy sobie V1. I podstawiamy wszystkie te parametry. My tych parametrów jeszcze nie mamy tak na marginesie, także wracamy się do tematu zadania. No bo wypadałoby to sobie przekształcić do postaci symbolicznej.
zespolonej. Teraz tak, E wiadomo, tak, 25 pierwiastków z 2 przez 2. Uwaga, tu jest omega równa 1. Tak, łatwo przegapić, natomiast no, przy T powinna stać omega, stoi 1, więc omega równa się 1. E do potęgi J 60 stopni. ZL1 równa się 3J. ZL2 równa się 4J. ZM równa się, umawiamy się, że dodatnie, więc 1, 2J. R3, R4, R5 ma wartość, nie ruszamy. Potem mamy ZC. I ZC równa się minus J1 nad omega C. Omega jest równe 1, C jest równe 2 dziesiąte. No tak odwrócimy, to nam wyjdzie 10 drugich, tak? 10 drugich, czyli 5. Czyli prostałem minus 5J. OK. Wszystko, tak? Dlatego, że tutaj mamy to B, B sobie tam na koniec będziemy podstawiali. I teraz, jak to wygląda w praktyce? No, w praktyce to wygląda tak, że podstawiamy te wartości, tak? Na kalkulator, ja mam komfort, bo jestem przy komputerze, no to na komputerze sobie to przeliczę. Teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz. My tak naprawdę będziemy podstawiali te elementy, które stoją przy V1, stoją przy V2, tak? Czyli tutaj będziemy podstawiali, podkreślę sobie to, co podstawiamy, bo to się za chwilę tutaj w magiczny sposób pojawi podstawione. Tak, żeśmy wiedzieli, co my na ten kalkulator mamy mniej więcej wpisywać. Tutaj tak w ogóle, no to zdecydowanie można było to wyciągnąć przed nawias, czyli to V2 tutaj przepisuję, tutaj mam taki dosyć spory nawias. Tutaj to V2, w porządku, w porządku, w porządku. No i teraz jeszcze raz podkreślam, co się dzieje. To jest wyłącznie wbicie tego na kalkulator. Kalkulator naukowy takie rzeczy ogarnia, tak? Czyli to zniknie, pojawi się wynik z kalkulatora. To zniknie, pojawi się wynik z kalkulatora, to zniknie, pojawi się wynik z kalkulatora. To samo tutaj i w końcu ten taki duży nawias przy V2. Także ja w tym momencie robię wycięcie i pojawiają się wyniki. Magia ekranu. No oczywiście liczenie tego ręcznie na kalkulatorze, no to nie jest jakoś szczególnie przyjemne. Czy ja uważam, że takie zadania powinny być na egzaminach? No uważam, że nie powinny być. Nie mamy na to niestety wpływu, w związku z powyższym liczymy sobie dalej. Teraz tak, to jest czysta matma, to co w tej chwili się tutaj odbywa. I teraz kolejna sprawa, to co? No policzmy sobie na przykład z drugiego równania V1, tak? No to będę miał V1, to się równa V2, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I teraz to coś tam, coś tam, coś tam, no to tak, przy V2 stoi to. A dzielimy sobie przez to. Podstawiamy oczywiście wy na kalkulatorze, no ja perfidnie tutaj magicznymi metodami. Wychodzi nam wartość, która jest niezwykle piękna i estetyczna, no mianowicie wychodzi nam coś takiego, że V1 równa się tyle, V2. Wracamy z tym do pierwszego równania. Ja wiem, że to jest czysta matematyka, to nie jest nic skomplikowanego, ale tutaj, żeby się nie pomylić, no to trzeba bardzo uważać. Za V1 wstawiamy tą wartość, no i po skomplikowanych operacjach matematycznych dostaniemy z tego w końcu to V2. To jest ten moment, że ułamek będę rysował od linijki, tak? Bo prawa strona zostaje, lewą stronę przepisuję, tak? Dzielę przez lewą stronę, to w praktyce wiadomo, że tutaj tych V2 nie ma, no bo znalazły się po lewej stronie równania. Wbijamy to wszystko w kalkulator, wychodzi nam końcowy wynik V2. Końcowy wynik to jest pewne nadużycie, ale no wychodzi nam faktycznie wartość V2, której no już stąd, no to niedaleko do końcowego wyniku. No bo na szczęście już niemal jesteśmy na końcu tego zadania. Mając to V2, no to cóż innego nam pozostaje, jak podstawić do V1, tak? Czyli do tego równania na V1 podstawiamy tą uzyskaną przed chwilą wartość na V2, już nie będę tego kopiował, podstawiamy, prosta sprawa. No to dostajemy sobie V1. No to jak mamy V1, mamy V2, no to przypominam, że gdzieś tam na samym początku, kilometry temu, o tutaj dokładnie, rozpisaliśmy sobie takie piękne równania na poszczególne prądy. Przypominam, że w zadaniu chodziło o to, żeby policzyć rozpływ prądów, także no już prawie koniec. Tak, prawie, bo jeszcze na koniec sobie wykonamy sprawdzenie. Natomiast w tej chwili naprawdę podstawiam tylko, tak? Już nie będę tych wartości wypisywał. Możemy sobie zweryfikować na kalkulatorze, czy faktycznie te moje wyniki, które ja tutaj podam, są prawdziwe. Jeżeli komuś wyjdzie inaczej, no to bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby napisać komentarz.
Aczkolwiek mam cichą nadzieję, że to jest poprawnie, bo nie ukrywam, że to zadanie chwilę zajęło, żeby poprzeliczać. Już nie wspominam o tym, że te wyniki są brzydkie, tak obiektywnie rzecz biorąc. Są brzydkie dlatego, że tak, no mamy sobie na przykład I1, które jest równe. Tyle. I2, które jest równe. Tyle. W międzyczasie sprawdzam na bieżąco, czy to aby na pewno ma ręce i nogi. Na tą chwilę się wydaje być wszystko w porządku. Potem mamy I3. Analogicznie tutaj będzie widać wyraźnie, po co nam taka duża dokładność, bo te wyniki są malutkie. No, może można też było zapisywać w formie tam razy 10 do potęgi minus którejś tam. Ale to zadanie i tak już jest bardzo skomplikowane. Nie komplikujmy go dodatkowo. Raz jeszcze podkreślam, że tego typu zadania, no tak jak mówię, no liczenie tego ręcznie to jest taki pomysł 3 na 10, dlatego że czy w dorosłym życiu to będziecie liczyć ręcznie? Nie będziecie. Ale jest jak jest. No i teraz tak. Pierwsze sprawdzenie to jest sprawdzenie takie czysto obliczeniowe. Oczywiście na koniec sobie to jeszcze zamienimy na postaci czasowe. Natomiast teraz mamy w postaci zespolonej, zweryfikujmy sobie jeszcze porządnie te wyniki, przynajmniej dwiema metodami. Pierwsza metoda, no to podstawiamy do tych równań, w których wyszliśmy, no bo mamy prądy, tak? Wyszliśmy od równań Kirchhoffa prądowych, gdzieś tu były, tu są. No i teraz tak. Pierwsza rzecz, no to można sobie to po prostu podstawić. No i proponuję tutaj na wiarę uwierzyć, że wychodzi. Ja to sprawdziłem, wychodzi faktycznie, natomiast zachęcam gorąco do tego, żeby sobie to wrzucić w kalkulator i zobaczyć, że faktycznie wychodzi. To z taką dosyć ładną dokładnością. Podejrzewam, że kalkulator to wręcz tego nie powinien wyłapać, że tutaj jest jakaś tam niedokładność obliczeniowa. Zawsze jest, tak? Natomiast no wiadomo, że będzie niezbyt duża tutaj ze względu na dużą dokładność obliczeń. Natomiast to jest taka metoda, która tak nie do końca sprawdza, czy przypadkiem żeśmy się w metodzie nie pomylili. Wiadomo, że można sobie zrobić na przykład telegenem, to można sobie w ogóle policzyć moce i tak dalej, ale pierwszą taką najbardziej intuicyjną rzeczą, którą tutaj można zrobić, tak, mamy ten cały temat zadania, ten taki najbardziej początkowy temat zadania. Może nie będę tego tam na dół kopiował, tylko zrobię to tutaj. To zauważamy jedną rzecz, że w momencie, kiedy to jest tak porozkładane, to moje UL1 policzę sobie po prostu prawo Kirchhoffa dla oczek, no nie? Ale w tej postaci, tak? Bez eliminacji sprzężenia. No i wtedy mamy, że UL1 to się równa I1, ZL1, one są ujemne, odjąć I2, ZM, tak? UL2 równa się, no bardzo podobnie, tak? I2, ZL2, odjąć I1, ZM. Podstawimy sobie zaraz te wyniki i zweryfikujemy sobie, czy to na pewno wychodzi tak, jak powinno. Tak, zaraz tutaj się w magiczny sposób wszystko znajdzie. Natomiast druga sprawa jest taka, że w ogóle chciałbym zapisać sobie te równania oczkowe, tak? Czyli tutaj mamy źródło, tutaj mamy spadek, to jest ten nasz UL1, to jest nasz UL2 skierowany w ten sposób, to jest nasz jakieś tam UR3, wiadomo, że UR3 to jest I3R3. Tutaj mamy, a możemy łącznie, tak, że to jest IC w nawiasie R4 plus ZC4. Tego oczka nie liczę. Dlaczego? No przecież to jest źródło prądowe, nie utrudniajmy sobie niepotrzebnie życia jeszcze bardziej, no nie? Czyli tak naprawdę ja będę miał E, odjąć, tak, UL1, bo przyjmujemy prawoskrętny, dodać UL2, ma być równe 0. No i tutaj mamy minus UL2. Tak, odjąć I3R3, odjąć IC R4 plus Z, tam jest ZC po prostu, nie wiem skąd się to ZC4 wzięło. I to ma być równe 0. I tak między nami mówiąc, to wyjdzie faktycznie 0. Też polecam gorąco sobie zweryfikować, dlatego że to jest bardzo przydatna rzecz, tak? Generalnie to faktycznie pozwala nam sprawdzić, czy przypadkiem nie zrobiliśmy jakiejś takiej bardzo koszmarnej głupoty przy liczeniu. Te wyniki, tak żeby była możliwość sobie przeliczyć, no to dla UL1 wygląda to w ten sposób, a dla UL2 wygląda to niezwykle też pięknie, bo wygląda to tak. I faktycznie, jak to podstawimy na koniec, to wyjdą nam elegancko te wyniki, no, praktycznie równe 0. I teraz widzimy, że faktycznie zadanie jest najprawdopodobniej policzone poprawnie, ale tak jak mówię, z punktu widzenia teorii obwodów, to zadanie nie było jakoś niesamowicie trudne. No, było trochę komplikacji, tak? Sprzężenie można było wyeliminować, jest fajnie.
Śrubo sterowane, trzeba było troszeczkę się bardziej potrudzić przy zapisie równań. No ale prawda jest taka, że teoria obwodów no to się skończyła w połowie zadania, a potem to była taka niezbyt sympatyczna matematyka. No, ale zadanie jest policzone poprawnie.